Siemano wszystkim. Co myśleliście, że będzie teraz długa przerwa w publikacji filmów? Mylicie się, absolutnie się mylicie, dlatego że bardzo fajna akcja się dzieje, a mianowicie zaczynam troszeczkę więcej teraz nagrywać z ludźmi, których wcześniej nie mogliście zobaczyć u mnie na kanale, albo mieliście, ale dawno temu. Tak więc właśnie w dniu dzisiejszym będziecie mieli okazję zobaczyć osobę, która wbrew pozorom, pomimo tego, iż jest, nie ma za dużego wieku, jest dość młoda jak na tę branżę, ale myślę, że już dość sporo w niej osiągnął biznesowo i w dniu dzisiejszym, może nie będę wam teraz mówił, ale w dniu dzisiejszym za chwileczkę zobaczycie, z kim nagramy ten materiał filmowy, który będziecie mieli okazję obejrzeć. Myślę, że po tytułach albo pewnie po miniaturce już nie jest to tajemnicą, że jest to Ekofarma w Żelechowie, miejsce, do którego uwielbiam wracać, miejsce, które jest bardzo ciężkie technicznie i właśnie bardzo się cieszę, że będziemy mieli tam, no niestety, bardzo mało czasu, bo tak naprawdę 2 dni, muszę oprzeć rękę, bo mi ciężko, 2 dni i 3 nocki, sorry, 2 nocki, więc to jest bardzo niewiele czasu, ale mam nadzieję, że uda nam się coś złowić, uda nam się pokazać wam tę ciężką wodę z troszeczkę innej strony. Gdzie jeszcze będziemy siedzieli, to się okaże, ale wiem jedno, na pewno materiał będzie ciekawy, merytoryczny. A o to też często chodzi, żeby nie tylko przeskakiwać i robić piękne, głośne sceny, a bardziej wartościowe, merytoryczne. I wydaje mi się, że ten film właśnie taki będzie. Pogoda całkiem spoko, w miarę równe ciśnienie. Co ciekawe, ja w ogóle nie jadę ze strony Warszawy, tylko od drugiej strony, bo byłem u znajomych odwiedzić ich na pewnej wodzie. Tak więc można powiedzieć, że troszkę na wpół nieogarnięty, ale nieprzygotowany, ale myślę, że damy sobie radę, bo znam tę wodę. Woda nie jest prosta, ale jak się ją zna, można fajnie do niej podejść, można fajnie połowić. Tak więc zapraszam was na materiał filmowy z Ekofarmy. No i niestety w ciężkim terminie, bo okazuje się, że praktycznie w całym kraju albo gdzieś się tarło zaczęło, albo się skończyło, więc mega ciężki termin. Może właśnie uda nam się jeszcze coś nagrać o tarle, ale o tym to już przekonacie się na miejscu. A ja wam dalej nie truję, bo ani już nie pokazuję przebitek z tych tras. Albo może coś wam jeszcze pokażę, bo zostało mi dosłownie 25 minut na miejsce. Tak więc widzimy się za chwilę. Jestem na miejscu w końcu. Wy tego pewnie jeszcze nie widzicie, ale piękna woda za mną. Przypomniałem sobie urok po prostu Żelechowa, Ekofarmy. Czekajcie, bo dotknąłem czegoś. O, teraz będę być ok. No i co? Czekam na chłopaków. Jeszcze nie będę się rozkładał, zobaczymy, jak się tutaj podzielimy miejscówkami, ale sorry za moją ordynarność, muszę wam się z wami się podzielić, że wracając teraz od chłopaków z wody PZW, miałem najbardziej ordynarne sranie w swoim życiu, ponieważ ilość komarów i kleszczy, a bardziej no tych pierwszych, w momencie, kiedy mówiłem, robiłem to, co wam wcześniej wspomniałem, jest po prostu była tragiczna, więc jak zobaczyłem tutaj tylko to i to, ja kulturalnego po prostu idę się ogarnąć, nie? Sorry za taką bezczelność, ale wiecie, dzielę się z wami praktycznie wszystkimi nowinkami odnośnie mojego życia, tak więc tak, wczoraj miałem najgorsze sranie w moim życiu. Sorry, ale tak to działa. No i co, poszedłem, to co miałem zrobić, zrobiłem i przy okazji jakaś pszczółka, bo nie wiem, ciul wie co, pierdolęło, urządliło mnie w ucho. Bywa i tak, ale co wam chciałem pokazać, to że idąc, idąc na zatokę, znalazłem karpie, które się wygrzewają, właśnie je widzę, niestety nie pokażę ich wam, bo pewnie wy ich nie zobaczycie, chociaż może, patrzcie, one są tu, w tym miejscu, gdzieś tu sobie pływają, nie wiem czy teraz będzie widać, 4 sztuki, aktualnie widzę, to nie są duże ryby, ale są na zatoce. Tutaj też są, zobaczcie. O, tu jednego widać, jak sobie pływa. I tu pod samym brzegiem przed chwilą
Tu już był taki lepszy. Tu nie wiem, czy to... Nie, to jest Karpiszon akurat. O, jest. Tu przy samym brzegu przepłynął. Ładna ryba. Naprawdę fajny karp. O, teraz widać. No myślę, że 10 plus na pewno. Ale to znaczy, że się grzeją na tej zatoce. Trzciny nie chodzą, więc może nie będzie tragedii. Tarła nie ma. Mega sprawa. Może się jeszcze cofnie. No ale są, w zatoczce siedzą. Ale jest gorąco, masakra. Wróciłem do moich starych okularów, bo niestety, ale moje foksowskie na tym ostatnim wyjeździe się połamały. Z mojej winy na pewno troszeczkę, bo chyba za mocno je ściągałem, ale one troszkę w ogóle, ja mam strasznie dużą głowę. Na pewno nie od myślenia, ale no po prostu mi się połamały. Dlatego wracam do Eldorado, stary model. Sporo osób też o nie pytało, piszcie do właściciela tego łowiska, on właśnie takie okularki ogarnia. Posłuchajcie. Jeżeli chodzi o taktykę na ekofarmę, moją taktykę, jest bardzo prosto. Sama kula, mocno dowalona, zalana wątrobą, mocno sproszkowana. Zrobić jak największe zamieszanie, ale nie wabić drobnicy i sypać samą kulką. Zobaczcie, jak to wygląda. Na początek będę mieszał. Mam tu oczywiście banana ze skopaną i Monster Liver z Monster Paradise'em. Te wiaderka opróżniam do tego jednego i za chwileczkę wszystko dopalam. Zobaczycie jak. Dobra, temat jest dość prosty. Mam tutaj już troszeczkę kulek wsypanych, banany i skopany. Resztę odstawiam. Tutaj bardzo podobnie. Tyle samo mniej więcej w stosunku 1 do 1 sypię śmierdziele z owocami. O tak. Całość. Całość mieszam, żeby ładnie mi się to wszystko wymieszało. No i tutaj do gry wchodzę z Amino Kart Trackiem. No i to jest duża zalewa, no to jest dość sporo. Zobaczcie, tutaj jest nawet pokazane, jak to się robi, żeby zrobić zadymę. Nie ma nic lepszego. Mocno trzeba wymieszać, bo to co najlepsze na samym dole. I także dość obficie tutaj wjeżdżam w temat. I teraz to co najważniejsze, musicie to wszystko bardzo dobrze wymieszać. Zobaczcie, jaka tutaj warstwa się zrobiła tej zalewy. Aromat jest obłędny. I teraz trzeba to zostawić na chwilkę i w późniejszym czasie dopalam to powder amino i takim pudrem, tymi dwoma tutaj, ale jeszcze na początek dam chwilkę, żeby to sobie ładnie na słoneczku przeschło. Wydaje mi się, że już to wam pokazywałem, ale zobaczcie, to jest do przeprowadzenia w takich ciężkich technicznie miejscach zestawów gdzieś tam po wodzie, ale ja tego używam do normalnej sztycy, najzwyklejszej. Wkręciłem sobie, tu jest odblaskowe i tu po prostu sobie to wbijam gdzieś tam na wodę, na brzeg i dzięki temu mam fajne w nocy widoczne zapięcie na ponton. Fajna opcja i w różnoraki sposób można to wykorzystać. No i jesteśmy na ekofarmie, cypel karpiowy. Kurczę, byłem tutaj ostatni raz z 10-11 lat temu. Mega temat. Pokażemy wam, wydaje mi się, że karpie jeszcze nie trzeba, więc powinno być dobrze. Pokażemy wam, jak łowić w takich miejscach. Ja się rozstawiłem, o tutaj z tej strony. Powoli sobie wszystko ogarniam. Na stanowisku macie wiatę, a tam u góry samochody w miarę w cieniu. I tak to wygląda. Kiedyś tego nie widziałem tutaj, a teraz takie połaczki zielska się pokazały. A to nie szkodzi. Myślę, że tu będzie. Powinno być ok.
tutaj zawsze, jeżeli chodziło o dno, było spoko, więc i też powinno teraz dać. Myślę, że zaczynając też, wow, było blisko, zaczynając właśnie takie techniczne mówienie na żwirowniach, właśnie mam za sobą łódkę, pewnie teraz widzicie. Wiele osób może korzystać z takiego środka pływającego. Dlaczego ja stawiam na ponton? Ano z tego powodu, ponieważ najzwyczajniej w świecie jest on najbardziej cichy. Możecie dzięki niemu cichutko przepłynąć sobie na miejscówkę, ten ponton klei się tej wody. Łódka, każde uderzenie, wszystko słychać może nie o wiele głośniej, no ale jednak w porównaniu do pontonu jest to głośniejszy środek pływający, dlatego właśnie wybieram ponton. Druga sprawa, jest bezpieczniejszy. We dwie osoby, jeden się przechyli, już widziałem takie sytuacje z łódką, jest mało stabilnie, mało bezpieczne. I właśnie dlatego na żwirowniach, na każdej wodzie, gdzie mogę wybrać ponton, środek pływający, wybieram właśnie ponton. Tak więc biorę się za to. Pierwsza wskazówka, środek pływający musi być jak najcichszy. Tym bardziej, że mamy tutaj na stanowisku ryby, więc wydaje mi się, że będzie to turbo istotne. Praktycznie wszystko rozstawiłem, chłopaków jeszcze nie ma, delikatnie się spóźniają i na nich czekam. Kolejny etap praktycznie już zakończony. Tak jak widzicie, te kulki bardzo mocno wpijają tłamino. Może to sobie przestawimy. O. No i tu już kolejnym etapem jest ta posypka amino. Za chwileczkę jeszcze pójdę po tą długą, drugą. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No i tutaj na wyczucie musicie to sypać, po prostu w zależności od tego, czy chcecie, aby to było całkowicie suche, pospudrowane, czy po prostu, żeby to było pokryte taką warstwą żelu. Zaraz zobaczymy, bo dość sporo, tak jak widzicie, tego dałem. No i teraz trzeba to wymieszać. No i jeszcze dopaliłem. Tamto wszystko wsypałem jeszcze mocniej. O, tak żeby to amino, żeby powstała taka warstwa. Zobaczymy, co z tego będzie. W końcu dojechali. Spóźnieni, ale są na czas, najważniejsze. Kurde, tak zaskoczenie, czekaj. No, nie bądź zaskoczony, po prostu bierzemy te. Gdzie masz markery? I od razu trzeba sądować, bo tu czasu nie ma. Wstępnie opływamy sobie tam centralną wodę, bo tam są fajne rowy, fajne przejścia, a później polecimy w prawo. Na tego typu żwirowniach szukamy miejsc takich mocno charakterystycznych dla właśnie... Tutaj jesteśmy na środku wody, ale te ryby są tutaj przyzwyczajone do tego. I aktualnie pod nami jest około 4,5-5 metrów i znaleźliśmy miejsce, które dosłownie wypłyca się na 1,80 m. Więc w takim przypadku dajemy około tyczki 2, no najlepiej dać zapasem zawsze te 2,5 metra, jednakże jeżeli chodzi o takie czynniki zewnętrzne pod tytułem ktoś wam może zabrać tego markera, podnieść i go utopić, zawsze jest troszeczkę jednak tej sztyce dać więcej. A druga sprawa jest taka, że w momencie, w którym macie branie i ryba pójdzie po takim markerze, bo taki marker oczywiście się kładzie, to też chodzi o to, żeby miała ten zapas, gdzie nawet jak on się zsunie z tego twardego dna, bo tu jest dość twarde dno i trzeba to zaznaczyć, jak on się zsunie, to zawsze mamy ten zapas jeszcze, żeby go odnaleźć, albo kawałeczek, żeby chociaż było w wodzie, więc stawiamy go, nie wiem, czy będziesz kładł na szczycie górki, czy gdzie go położysz. No, ale musimy płynąć, bo... Tak. Namierzymy ją jeszcze raz, bo to tu znowu mamy 5 metrów, więc tak jak widzicie, zrobiliśmy małe kółko, a ciągle jeszcze trzeba ją namierzyć, tą górkę, więc opływamy zawsze takie miejsce dwa, powiedzmy trzy razy, żebyśmy byli pewni, gdzie kładziemy markera, a potem zestawy. I od razu też zestaw położymy. Jeszcze kawałek do przodu. Wchodzimy. Czołuj. Jest? Jest. Albo go możesz obok postawić. Szybka zmiana.
Dobra, stoi. Też spoko, że dosłownie w kilka sekund zmieniłeś. O. No, przyciągnijmy go. Żeby lepiej stał. No. O. Zobaczcie, marker stoi. Mamy tutaj sondę. Wszystko to jest tak jak należy. I na echo zobaczcie, już jest zjazd. Zjazd na 2,20. 2 z hakiem. Czyli wszystko. Wszystko stoi tak jak należy. Zmienimy drugi element od dołu markera, ponieważ daliśmy nawiercony, a jednak znaleźliśmy płytsze miejsce, tutaj jest 2 metry, więc nawiercony element, czyli pusty w środku, służy jako takie dodatkowe dociążenie markera. Używamy go, gdy łowimy na głębszych miejscówkach minimum 5 metrów. To jest taka pusta rurka, nabiera wody oczywiście i jest dodatkowym obciążeniem markera. Teraz podmienimy, bo tu jest 2 metry na górce, założymy normalny element, nie pusty w środku, żeby marker po prostu jeszcze bardziej stabilnie prosto stał. Powiem ci, fajna opcja, ja nawet nie wiedziałem, że ten pierwszy element, ale to można sobie wymieniać, żeby na przykład był pusty, tak, czy to jest zaznaczone jakoś oddzielnie? Jest, zaraz go wyjmiemy i pokażemy. A czym się różnią te rurki? Po prostu są dodatkowo nawiercone i te są pełne w środku, aha, a tamte są puste i jak on wpadnie do wody, nabiera rurka wody i wtedy ciężarek markera ma 2 kilo, dzięki takiej rurce pół kilo dodatkowo zyskujemy na ciężarku. Czyli na przykład na zaporówkach albo właśnie ze żwirownia? Tak, tak, łowiąc na głębszy głębokoszek na przykład 8-10 metrów, wtedy nawet dajemy takie 2 rurki. Spoko. Tak więc wracamy po tego małego wariata i działamy dalej. Zmieniamy pusty element na pełną rurkę, dzięki czemu marker nam będzie stabilnie prosto stał. Na płytkiej wodzie oczywiście. A ile takich elementów w komplecie jest przy zakupie? Nawierconych jeden element, a łącznie marker ma 6 metrów. Czyli praktycznie na każdą żwirownię starczy. O, widzimy, teraz wystaje prawie pół markera i stoi stabilnie. A pod nami 2 metry górka. Widzicie, jak to fajnie wygląda? Co nie zmienia faktu, że nie będziemy może tam kładli na szczycie, chociaż ty masz jakby, jaką masz taktykę na tę wodę? Znaczy raczej bym się tutaj skupił na rowach, więc nie będziemy łowić na tej górce, tylko za górką tutaj jest taki fajny rów, zejście i myślę, że tutaj dzisiaj położę swój zestaw. No i dobra, to ciśniemy, kładziemy go i wracamy. Skoro tu jesteśmy, może od razu zasypiemy i położymy zestaw. Odnaleźli na sondzie może ten rów. Tak, już jest pod nami. Mamy 3,20, tu się wypłyca teraz. Okay. Bo to ona idzie chyba tak, mi się wydaje, wiesz? Dobra, to takim samym. Czekaj. Oddalić, bo niestety, ale... no, sytuacja wyszła bardzo ciekawa, bo jak płynęliśmy postawić markery, okazało się, że jednej bojki nie ma, a lataliśmy jeszcze dronem, brat Michała latał dronem i najprawdopodobniej było branie. Nie słyszeliśmy. Nie słyszeliśmy tego brania, a teraz znaleźliśmy w ogóle tego pływaczka z drugiej strony, nie wiem, może jeszcze coś tam pukało, a czy to jest skarb, to nie wiemy, no zobaczymy, może się uda wyjąć. Nie, to nie jest strzałka chyba. Staram się nawiązać kontakt. Nie wiem, czy się nie zaczepiło coś na dnie, no bo zestaw w ogóle był tam, a... Nie wiem, strzałki jeszcze nie ma. O, było zaczepione, coś strzeliło. Czułeś? Zerwało się. Widziałeś? Nie, 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 jeszcze chyba nie. O, teraz, już zcięło się. No, zobacz tutaj jeszcze. Nie, po prostu było w zaczepie. Zobacz co się dzieje. Kurczę, przeszło. No, było w zaczepie, wiesz? Bo właśnie to strzelanie jest... I to żyłka, nie? To żyłka to wytrzymała. W drzewie tam jest, zobacz. Ale nie ryba chyba już.
A tutaj potrzeba iść po ten. Po hak. Czujesz na rzucie? Widzę strzałówkę, ale człowieku, strzałówka jest tu, ja mam co najmniej 15. Jest ryba, nie? Czuję jak jedzie, nie? Tylko bez haka nie wyjmę. To może wróćmy na rzekę. No a tak zrobimy, nie? Tylko ciężko teraz będzie, kurwa. On wyjeżdża cały czas. Czuję jak jedzie. On przeszedł, zobacz, gdzieś haczyk tam jest. On jedzie, no, już, on jest, wyszedł kurka. Ten, tylko oby teraz najgorsze jest. Widzisz? O, jak leci. On wyszedł z drugiej strony, nie? Zrobimy tak. Jeszcze muszę otworzyć mu kabłąk. Nie zostawi tej wędki. Mamy taką lipę, że niestety, ale hak został w samochodzie, więc ta ryba jeszcze tu jest. Czyli raczej jest dobrze zapięta. Tylko musimy po prostu jakoś tą kurwa wędkę zostawić. Jakbyś się położył na te zielone krzaki? Na co? Na to myślisz? Tak bokiem? Tak bokiem, no. Może nie spadnie. Bo chodzi mi o to, żeby on wyjeżdżał sobie w razie czego, a wędki nie wciągnął. Myślisz, że będzie dobrze? Dobra, chuj. Poleci wędka do wody, to się na drzewie zaprze, nie? No zobacz, teraz możesz nagrać to drzewo. Zobaczcie, co to jest. I ta bombka tam, nie? A ten zestaw leżący tam to nie jest nasz zestaw. On wyszedł z drugiej strony, on gdzieś tam jest, nie? Dobra, mam haki. Michał wyszedł na brzeg. Będzie z brzegu starał się nagrać. To drzewo jest dość konkretne i wszędzie są racisznice. Te czarne plamy to są raciczki. Zobaczymy, no. No niestety sytuacja dość ciężka, zaraz wam też pokażę, o co chodzi. Ryba się zerwała i to na strzałówce. No niestety bywa i tak, no są zwycięstwa, są porażki. W tym przypadku jest to porażka. Ale chcę wam pokazać, to całe drzewo jest obrośnięte racisznicą, to jest naprawdę ciężki technicznie zbiornik. Zobaczcie, cała strzałówka, nie wiem czy to będzie widać, ale jest cała postrzępiona. Cała postrzępiona, no i w tym miejscu tutaj niestety nie wytrzymała. Wyjąłem jej może 3-4 metry, bo byłem niedaleko od ryby, ale się nie udało. No niestety nie fart, akurat wypłynęliśmy, nie? Najważniejsze, że ryba nie pływa z ilomaś tam ileś metrów strzałów, tylko lider pusty, więc zaraz najprawdopodobniej się uwolni. No ale racisznica jest tutaj wszędzie, jest po prostu ciężko, łowi się tu ciężko, ale nie można się poddawać, trzeba walczyć dalej, zestawy wiążemy i lecimy. Tam knocisz. Co to jest? Truskaweczka. Aha, czyli truskawka tutaj wjeżdża. Kombinuję, na co założyć. Truskawkowy cwaniaczek.
Niestety, ale dzisiaj w nocy mieliśmy je dobranie ostatnie u Micha na razie. No ale zanim już wsiedliśmy do pontonu, popłynęliśmy, ryba znowu przez raciśnicę przetarła strzałówkę, co ciekawe. No ale niestety, no bywa i tak, raz się wygrywa, raz przegrywa, ale wydaje mi się, że to jednak takim głównym punktem jest to, że mamy początek czerwca, a w zasadzie już no taki zaawansowany początek czerwca i w tamtych oto trzcinach odbywa się rytuały godowe karpiszonów, tak więc od samego rana już wiedzieliśmy to, bo widzieliśmy, obserwowaliśmy, jak one pływają w zatoce, ale już od samego rana, jak tylko słońce weszło, totalne tarło na maksa i no niestety, jak jest tarło, ja raczej też z przyzwoitości staram się nie łowić, no bo wyobraźcie sobie, jak w trakcie ktoś wam przynosi schabowego do zjedzenia, taki off-top mały, śmieszny, no ale tak to wygląda. Jest tarło, kończymy szybciej, zrobiliśmy jeszcze jedno branie najważniejsze, coś powalczyliśmy, ale to jeszcze nie koniec, bo na pewno zobaczymy się na następnej mega, mega wodzie. A może nawet i za chwilę, tak więc bądźcie cierpliwi, subskrybujcie, dawajcie dzwona i widzimy się niebawem. Piona, elo!